nie zapominam. Molena, a co robisz na ulicy, powiedz? Jak w każde niedzielne popołudnie i środowe jesteśmy na opolskim rynku przed pięknym opolskim ratuszem i czytamy Słowo Boże. Robimy też teotesty, podczas którego można dowiedzieć się, sprawdzić, czy jest się teo, czy jest się ateo, czy w jakim miejscu od Boga jestem. Można też po prostu stać i słuchać tego, co mówimy. Zapraszamy każdego. Dzięki. Grzegorz, dlaczego jesteś na ulicy? Powiedz mi. Roman, co? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast myślę, że ze względu na głębokie przekonanie, że jeżeli człowiek czymś żyje i ma chęć o tym powiedzieć, to ciężko to robić w jakimś tam osamotnieniu, tym bardziej, że Jezus taki nakaz misyjny dawał w jednym ze swoich ostatnich przesłań. I myślę, że to jest dobry czas, żeby o tym mówić. Nikt z nas nie robi tego pod wpływem chwili, nie robimy tego dlatego, że wybuchła wojna na Ukrainie, tylko ze względu na to, że już dosyć dawno stosunkowo położono to przekonanie i mój umysł i myślę, że umysł wielu innych osób dookoła mnie. A powiedz mi, co byś mógł teraz robić, zamiast siedzieć tutaj na ulicy, stać, chodzić, zaczepiać ludzi? Parę fajnych książek na mnie czeka i filmów na Netflixie. Okej, dzięki. Aga, powiedz mi, a co robisz na ulicy tutaj dzisiaj w niedzielę po południu? W niedzielę po południu dzisiaj tutaj razem z moim kościołem One Way głosimy Ewangelię, rozdajemy ulotki, modlimy się, przeprowadzamy teotesty i modlimy się za ludzi. No dobra, a nie masz jakichś ciekawszych zajęć, tylko siedzenie, no, chodzenie po ulicy i tak dalej? Co byś mogła robić w tej popołudnie niedzielne? Nie wiem, co bym mogła innego robić. Robię to dlatego, że po prostu kocham Boga, kocham Jezusa. Jest to mój cel, tak naprawdę jest moim celem, moim życiem i robię to dla Niego. Dobra, jeszcze jedno pytanie. A jak ludzie reagują? Jak to oceniasz? Ludzie bardzo różnie reagują, ale generalnie są chętni, otwarci, chcą rozmawiać. Niektórzy przyjmują ulotki, inni nie. Natomiast bardzo chętnie chcą się modlić, zwłaszcza teraz, kiedy jest czas wojny, no i taki dosyć trudny czas. Rozumiem. Będziesz to dalej robiła? Tak. Super, dzięki. Michalina, powiedz mi, a co ty robisz na ulicy dzisiaj, w niedzielę po południu? Wcześniej, jakieś 15 minut temu, czytałam przez mikrofon psalmy i mówiłam parę słów o tym, jak Bóg zmienił moje życie, a teraz właśnie chodzę z takimi pięknymi ulotkami. Wersja dla młodych, wersja dla nieco starszych i zapraszam ludzi na spotkania One Way. No dobra, a ludzie jak reagują na te zaproszenia? Raczej pozytywnie, wszyscy ulotki biorą, niektórzy się zatrzymują, żeby porozmawiać trochę więcej, zapytać szczegóły. Część po prostu przechodzi bez zainteresowania, ale to jest raczej taka mniejsza część i nimi się nie przejmujemy. Okej, a powiedz mi jeszcze, przed chwilą mówiłaś przez mikrofon taką fajną rzecz, tak naprawdę w pigułce, o czym rozmawiasz z ludźmi o Bogu? O Bogu, o czym rozmawiam? O Bogu, ale o czym tak konkretnie? Bo wiadomo, że o Bogu, nie? Tak, o Bogu oczywiście, o tym, że w Bogu jest bardzo często odpowiedź na jakieś takie różne pytania, którymi chodzimy całe życie, albo z jakimiś takimi rozkminami naszymi, czy duchowymi, czy nieduchowymi, emocjonalnymi czasami też. Mówię też o tym, że Bóg zmienia życie, że Bóg przede wszystkim daje też zbawienie, że Jezus dał zbawienie 2000 lat temu, dał to zbawienie też mi. Ja też o tym chcę mówić, że to zbawienie też jest dostępne dla każdego, kto po prostu tego zapragnie. Okej, dzięki.